Słyszałam kiedyś taki dowcip, taki żart, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, a człowiek od tego czasu stara mu się odwzajemnić tę przysługę. Rozumiecie? Człowiek tworzy w tej chwili Boga na swoje podobieństwo. I prawdę powiedziawszy, tak to przyćmiło, to tworzenie tego Boga na swoje prawdopodobieństwa, tak przyćmiło to tę prawdę, że no, stworzyliśmy my ludzie, my ludzkość, szereg różnego rodzaju wyobrażeń na temat tego, kim, czym jest Bóg, kim, czym jest ta siła. Mówię o tym dlatego, że w moim podejściu do psychologii, no w tym transpersonalnym podejściu do psychologii, jest kontakt z absolutem, jest kontakt ze źródłem, czyli jest kontakt z tym, co nazywa się bardzo często Bogiem. I ja sama dla siebie tak to nazywam. Ale kiedy o tym mówię, mówię źródło. Mówię tak, aby zaznaczyć, że to jest właśnie słowo określające, tak samo zresztą jak słowo Bóg, początek i koniec, alfę i omegę, źródło, źródło wszystkiego. Źródło początku, ale też źródło tego, co dzieje się w tej chwili, w sensie miłości, w sensie energii, która jest energią niezwykle pozytywną, niezwykle dobrą, energią miłości. Nie będę wchodziła tutaj w różnego rodzaju spirytualne rozważania i szukała dowodów na to, że tak jest. Raczej bliższe jest mi tutaj to podejście, które w tej chwili nawet fizyka kwantowa nam pokazuje i pokazuje jakby siłę energii, pokazuje znaczenie energii, pokazuje również to, że ta energia może mieć znak. A mówię o tym dlatego, że na swoim kursie na temat miłości i lęku wyjaśniałam i przy okazji włożyłam to do innej grupy, w której staram się dzielić z osobami tam będącymi no, wszelkiego rodzaju dobrymi wieściami. Wyjaśniałam, co to znaczy Bóg jest miłością, co to znaczy Bóg cię kocha i jak to się ma do naszego podłączania się właśnie do miłości. Określenie Bóg jest miłością jest określeniem jak najbardziej słusznym. Bóg jest energią miłości, Bóg jest źródłem dobra, tego wszystkiego, co się tworzy. Ale to nie jest dobro i to nie jest takie podejście, jakie my ludzie rozumiemy. To jest po prostu wszystko, co może być najlepsze. Tam, stamtąd płynie. I jeżeli my chcemy korzystać z tej miłości, jeżeli chcemy korzystać z tej energii, to trzeba się do tego źródła podłączyć. Te sposoby na podłączanie się do źródła są różne, ale portalem jakby do tej miłości jest serce. Trzeba je otworzyć i trzeba otworzyć się, otworzyć swój kanał na przyjmowanie właśnie tej miłości, która stamtąd płynie. Otaczania siebie tą miłością i przekazywania tej miłości gdzieś dalej. Mówienie o religii nie jest łatwe, dlatego że ludzie mają tak bardzo zaprogramowaną swoją podświadomość przez no, to, w czym się poruszają, to, co często słyszą, to, o czym są przekonani, to, o czym ich przekonano, że nie jest im czasem łatwo otworzyć się na spojrzenie, które niczego by im nie zburzyło tak naprawdę w ich sposobie myślenia, ale dałoby pewne nieco inne światło na właśnie źródło, na absolut, na alfę i omegę, na to, co jest początkiem i końcem wszystkiego.
Niemniej spróbuję powiedzieć o pewnych rzeczach, bo one są bardzo ważne i one mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania ludzi w życiu, dla psychologicznego funkcjonowania. Religia niezwykle łączy się z psychologią, no i cóż, nie zawsze pomaga. Może pomagać, może uzdrawiać, może powodować, że ludzie żyją szczęśliwie, ale może też być źródłem wielu lęków, problemów, kompleksów i w ogóle raczej życia nieszczęśliwego. Dlatego proszę się nie dziwić, że odważam się mówić o tym i staram się o tym mówić. Otóż Bóg jest miłością, Bóg jest tą energią i Bóg nie potrafi być niczym innym. On jest po prostu tą miłością. Czyli nie może nas karać, nie może robić żadnych rzeczy niedobrych w stosunku do ludzi, świata i tak dalej. Tak, oczywiście wiem, są osoby, które sądzą zupełnie inaczej, no ale szczerze mówiąc nie wiem, jak sobie radzą wtedy z tym konfliktem, który musi w nich być. Mianowicie z jednej strony Bóg jest miłością, a z drugiej strony Bóg karze. A zatem, no jak to wygląda? Aha, rozumiem, karze z miłością. Miłość to źródło nie potrafi wysyłać niczego innego, tylko miłość. My się do tego podłączamy albo nie. I to my decydujemy o tym, jak wygląda nasze życie. My decydujemy o tym, co z tego potem wynika. Oczywiście mówi się jednocześnie w ludzki sposób, tworząc Boga na podobieństwo człowieka, że Bóg cię kocha. No i mówi się wtedy właśnie, że kocha cię i karze cię, tak jak troskliwy ojciec też by cię karał. Mówi się wtedy o różnych cechach, które przypisuje się Bogu. Czasami jak się popatrzy, to nawet widać tam no, jakieś cechy, umówmy się, takie, których w ludziach byśmy widzieć nie chcieli. Jakąś, nie wiem, zazdrość, zawiść, zemstę i tak dalej. No zupełnie niepojęte jakby określenia, które no właśnie, to tak jakby nasz twór, jakby to, co my tworzymy, próbowało potem określać nas. No, można powiedzieć, że trzeba uważać, bo przy dzisiejszej tej sztucznej inteligencji, przy tworzeniu robotów, przy tworzeniu różnego rodzaju takich tworów na bazie informatyki i współczesnej technologii, no musimy być ostrożni, bo co będzie, jeśli te automaty zaczną potem traktować nas ludzi ze swojego automatycznego punktu widzenia. No a ludzie właśnie tak robią, przypisują człowiecze cechy źródłu, Bogu, absolutowi. I z określenia Bóg cię kocha nic nie wynika. Dlatego tak samo jak nic nie wynika z określenia kochaj Boga. Co to znaczy kochaj Boga? Można Boga czcić, można pamiętać o różnych istotnych rzeczach związanych z religią, co religia zaznacza, że to może być ważne dla Boga w zgodzie z tą religią. Ale co to znaczy kochać Boga? Jest takie powiedzenie afrykańskie, gdzieś z Afryki, że nikt nie uczy dziecka kochać Boga. Tak, to prawda, nikt nie uczy kochać dziecka Boga, dlatego, że dziecko przychodząc na świat przez pewien okres czasu, dopóki dorośli, dopóki ludzie mu tego jakby no, nie zburzą, jest podłączone właśnie do źródła miłości. Ono po prostu czerpie z tego źródła tę miłość, wypełnione jest tą miłością, samo jest wypełnione tą miłością, daje tę miłość i z tego powodu nikt nie musi dziecka uczyć kochać Boga, bo ono jest zanurzone w miłości. Natomiast jak my możemy kochać Boga? Czy tak jak swojego męża? Czy tak jak swoje dzieci? Czy tak jak swojego ojca? Co, no, jeśli przypomnicie sobie w tym momencie, kochani, w jaki sposób kochacie na przykład te różne osoby, to czy jest to coś, co kwalifikuje się do miłości do Boga? No nie. My, nasza miłość do Boga może stworzyć się, po prostu możemy znaleźć się w kręgu tej miłości wtedy, kiedy otworzymy serce i kiedy pozwolimy na to, aby ta miłość od źródła, ta miłość od Boga do nas wchodziła i wypełniała nas. To jest ten sposób, jedyny, jaki tak naprawdę może być.
Słowo Bóg jest słowem, które funkcjonuje bardzo dawno i tak jak ludzie potrafili na różnym poziomie swojej świadomości, tłumaczyli sobie wszystko to, co się dzieje. To, co istotnie było natchnione, pochodziło od źródła. Ktoś natchniony, czyli umiejący połączyć się z tym źródłem, umiejący połączyć się z tą miłością, pisze coś i wyraża to faktycznie słowami, które czasami nawet być może nie są jego słowami. I wtedy na przykład padają takie słowa jak Bóg jest miłością. No ale żeby kochać Boga, to już tego nie znajdziemy nigdzie w żadnym takim przekazie. To już są propozycje ludzi związanych z poszczególnymi religiami. I teraz dla niektórych osób takie podejście do tego, jakie mówię w tym momencie, że Bóg wysyła tylko i wyłącznie dobrą energię, może być niewygodne. Wspaniała kobieta napisała, że no to jej trochę zburzyło takie myślenie o Bogu, bo ona myślała o Bogu jak właśnie o takim troskliwym ojcu. Cokolwiek to znaczy troskliwy ojciec, to znowu jest to ludzkie nadawanie formy Bogu. I myślała, że Bóg jej pomoże. Tak, Bóg nam pomaga. Bóg nam pomaga wszystkim. Wszystkim tym, którzy są gotowi pójść do Niego. Którzy są gotowi otworzyć się na tę miłość. Którzy są gotowi przyjąć tę miłość. Jak Bóg pomaga? Bóg stworzył cały szereg praw. Stworzył cały szereg możliwości dla nas, żeby to wykorzystywać, żeby w zgodzie z tym działać. Powiedział nam, że mamy wolną wolę i możemy robić tak naprawdę to, co chcemy. I w związku z tym to jest to, co mamy dane. I teraz wszystko, na czym polega ta pomoc Boga w tym momencie, to jest, tak jak mówię, podłączenie się do miłości. Jeśli się do tej miłości nie podłączamy, jeśli działamy na zasadzie nie najlepszych energii i tak dalej, mogą się w naszym życiu dziać różne rzeczy. Opisy, nawet te biblijne, jakichś takich rzeczy, które się działy, niedobrych, gdzie no, człowiek tłumaczył to sobie, no właśnie robiąc z Boga kogoś takiego, jak jest sam, po ludzku, że to były boskie kary, a nie wiem, Sodoma i Gomora na przykład. A to było po prostu całkowite oderwanie się od miłości. I wtedy jakby Bóg nie ma już nad tym patronatu. Dzieją się takie rzeczy, jakie ludzie sobie gdzieś tam sami załatwiają. Taka energia tam się kotuje i taka energia tam jest, jaką ludzie tworzą. Energia nie mająca nic wspólnego z miłością i powodująca, że jest wiele różnych niedobrych rzeczy, bo prawo przyciągania działa i przyciąga coraz więcej, coraz gorszych jakby zdarzeń, sytuacji, możliwości, które się dzieją. I tak samo jest w różnych innych momentach, gdybyśmy prześledzili Biblię. Wszędzie tam, gdzie człowiek odrywa się od tej miłości. Można powiedzieć, odrywa się od Boga, jeśli chcemy, ale odrywa się od tej miłości, nie ma tej miłości w sercu, nie żyje w zgodzie z tą miłością, dzieją się rzeczy niedobre. Natomiast miłość, wdzięczność, szczera modlitwa, zachwyt nad tym wszystkim, co zostało stworzone, to są takie uczucia i takie emocje, jeśli są właśnie autentyczne, jeśli pochodzą z naszego serca, jeśli są efektem kontaktu z Bogiem, które powodują, że prawo przyciągania działa dla nas w sposób optymalny. I wtedy przyciąga do nas różnego rodzaju dobre rzeczy, te, na których nam zależy, a także te, które są dla nas dobre i nawet nie wiemy o tym, że mogłyby być. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że Bóg nam pomaga. Jeżeli ktoś chce widzieć w Bogu troskliwego Ojca, proszę bardzo, to nie jest ważne, jak my to widzimy. Ważne jest to, czy jesteśmy podłączeni do miłości, czy mamy otwarte serce. I jeśli teraz modli się ktoś, kto jest wypełniony taką miłością, kto jest wypełniony taką wiarą, kto dziękuje za pewne rzeczy, kto postępuje w zgodzie z tą miłością, to oczywiście będzie odczuwał coś, co może nazwać boską opieką.
Natomiast tak naprawdę to jest to znakomita, cudowna współpraca z miłością, współpraca z Bogiem, robienie po prostu różnego rodzaju rzeczy w zgodzie z właściwymi emocjami, w zgodzie z właściwymi uczuciami, w zgodzie z miłością, czyli działanie na wysokim poziomie wibracji, które w konsekwencji zapewnia nam różnego rodzaju dobre życie. Ale tak jak mówię, myśleć można o tym tak, jak się chce. To nie ma znaczenia. Jeżeli przypomina mi się tutaj, pewno nie bez kozery, bo zawsze, jeżeli coś mi się przypomina, to z jakiegoś powodu. Przypomina mi się tutaj taka, nie wiem, czy to była, jak to zwała, ballada chyba, taka forma wiersza. Ojciec nie wraca ranki wieczory, o dzieciach, modliły się do Boga, żeby uratować ojca. I modliły się do Boga, żeby ten ojciec wrócił szczęśliwy. Modliły się z otwartymi sercami. Modliły się z wiarą. Były w tym momencie na pewno podłączone do miłości, zwłaszcza, że to są dzieci. I ojciec ocalał. Zbójcy go, owszem, zatrzymali, ale Hersz tych zbójników powiedział, o ile dobrze pamiętam, pierwszy bym pałkę strzaskał na twojej głowie, gdyby nie dziadek pacierza. W życiu on widział te dzieci modlące się. No ale przecież Bóg nie może czarodziejską różdżką czy jakimś, może, ale to nie o to chodzi, zrobić jakieś rzeczy. Po prostu część tej miłości dzieci spadła na Herszta tego gangu, na Herszta tych zbójników i jego serce zmiękło pod wpływem miłości tych dzieci. Owszem, Bóg miał w tym swój udział. Źródło miało swój udział, ale za sprawą miłości i za sprawą tej energii, którą wytworzyły te dzieci, która spowodowała zmiany w samym herszcie tych zbójników. A zatem tak, Bóg jest miłością. Źródło, alfa, omega. Jakkolwiek to nazwiemy, to jest miłość. Natomiast Bóg nas nie kocha. Kochamy to my, po ludzku. Bóg przekazuje miłość wszystkim i wszystkiemu. Nie rozdziela jej w żaden sposób, temu da, temu nie da. I każdy, kto jest gotów z tego skorzystać, każdy, kto jest gotów podłączyć się do tej miłości, może ją odczuwać i może za jej sprawą wpływać na swoje życie i za sprawą praw, jakie dla nas Bóg stworzył, między innymi prawa przyciągania, wpływać na swoje życie tak, że będzie ono nas bardziej cieszyć, że będzie ono nas szczęśliwsze. Więcej, jeśli ktoś jest podłączony do tej miłości, jeżeli ktoś jest w kręgu tej energii, to nawet wtedy, kiedy dzieją się rzeczy, które znowu z naszego ludzkiego punktu widzenia nie są niczym dobrym, to i łatwiej jest nam to znieść wtedy, łatwiej przeżyć i szybciej przekonujemy się, że w jakimś sensie nawet te działania, nawet te rzeczy, które się działy, które nie były takie dobre, okazały się być dla nas korzystne. A zatem wracam jeszcze raz do tego powiedzenia, do tego żartu, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, a człowiek od tego czasu stara mu się odwzajemnić tę przysługę. Nie starajmy się odwzajemnić tej przysługi Bogu. Nie pojmujmy go, kochani, ludzkimi kategoriami. Bóg jest miłością, to prawda, ale nie tłumaczmy tego w ludzki sposób, co to znaczy. Jest, to jest. Jest miłość i ta miłość rozchodzi się cały czas, nieustannie, od początku do końca, a my, naszym zadaniem i tym, co my możemy zrobić, jest korzystanie z tej miłości, podłączanie się do tej miłości, otwieranie serca na tę miłość i wtedy będzie cudownie. To tyle. Dziękuję. Mam nadzieję, że wyjaśniłam pewne rzeczy, bo skłoniło mi do tego właśnie komentarze po innym moim
krótkim wystąpieniu. Bardzo dziękuję.